Cześć, z tej strony Ewelina, czyli Scrapbooking by Ewela. Witam Was po raz kolejny na moim kanale, na którym prezentuję swoje prace oraz dzielę się swoimi poradami i przemyśleniami na temat scrapbookingu. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem z serii pod tytułem Pracownia Scraperki, w której omawiam poszczególne grupy materiałów i narzędzi potrzebnych w scrapbookingu, a dzisiaj Mamy odcinek, który nazwałam roboczo Wypełniacze kompozycji i pokażę Wam mnóstwo przydatnych i może mniej przydatnych rzeczy. Czyli przydasi. Zaczynamy. Jak zwykle przypominam jeszcze moje trzy założenia dotyczące całej serii. Po pierwsze, chcę mówić w miarę krótko i na temat, po drugie moje zestawienia są subiektywne i gorąco zachęcam Was do podjęcia dyskusji w komentarzach. Po trzecie dane liczbowe i ceny są aktualne na teraz, więc sprawdzajcie, kiedy opublikowany został ten film. Jeśli chodzi o wypełniacze kompozycji, są to takie rzeczy, które pozwalają uzupełnić nam naszą trójwymiarową kompozycję i dodać jej takiej kropki nad i są takim wypełnieniem, które nie tylko od tej strony roboczej ma nam uzupełnić wolne przestrzenie pomiędzy elementami ale przede wszystkim nadać ostatecznego takiego szlifu i charakteru naszej pracy. Te wszystkie rzeczy, które dzisiaj pokażę nie są może takim totalnym must have w pracowni skraperki, natomiast chciałabym, aby posłużyły Wam za inspirację do tego, czego można w Waszych pracach użyć i jakie materiały warto przy okazji gromadzić. I punkt pierwszy to koronki, gipiury i tiule. Tego rodzaju wypełniacze doskonale sprawdzą się we wszystkich pracach romantycznych, delikatnych, ale również takich w klimacie vintage. O ślicznie wyglądają koronki, które są na przykład wplecione w tło pracy, lub powycinane z nich aplikacje, które uzupełniają główny element pracy. W koronki możecie zaopatrzyć się na przykład w sklepach skrapowych, takich jak Hobby Place. Zielone koty, Zielonekoty.skrapkowo.pl, ale także w każdej pobliskiej pasmanterii. Ponadto na pewno w domu posiadacie jakieś kawałki koronki, a jeżeli nie macie ich u siebie, popytajcie sąsiadek lub zaprzyjaźnioną krawcową. Może macie też w pobliżu o sklep z firanami? Tam na pewno znajdzie się mnóstwo przydatnych materiałów za darmo lub za grosze. Jeśli chodzi o te koronki, które tutaj wam pokazuję, pochodzą one z różnych sklepów. Te na pewno zakupiłam w Pasmanterii. Jak widzicie, nie tylko kolory białe i ekry pojawiają się u mnie, ale czasami też szaleje i zastosowuję różne inne kolory. Chociaż wiadomo, te pojawiają się w pracach nieco rzadziej. Jeśli chodzi o takie wąskie koroneczki, to możecie popatrzeć za nimi w sklepach kreatywnych typu e, Teddy bądź Action. Czasami występują w e, całych zestawach dobranych kolorystycznie. Kiedyś udało mi się kupić też takie fajne aplikacje z perełkami, które naprawdę nieźle uzupełniają właśnie takie wielowarstwowe i romantyczne prace. Swego czasu w sklepie Zielone Koty kupiłam takie koronkowe czy też gipiurowe taśmy z wiszącymi aplikacjami w kształcie e, listeczków, które też bardzo fajnie wykorzystuje się w pracach. Można sobie z tym poeksperymentować, a efekty Was zaskoczą. Oprócz koronek mogą się przydać czasami kawałki tiulu, organzy, jakiejś takiej materiałowej siateczki, Nigdy nie wiecie, kiedy właśnie coś e, fajnego zaświta Wam do głowy i kiedy będzie można e, takie coś bardzo kreatywnie wykorzystać. Skoro już jesteśmy przy materiałowych i około materiałowych wypełnieniach, no to koniecznie muszę wspomnieć o takich rzeczach jak Sizzle, Gaza i Utah. Kiedyś wcale nie byłam ich fanką, dopóki nie przekonałam się. Że pełnią w pracach skrapowych nie tylko rolę dekoracyjną, ale przede wszystkim pozwalają wypełnić przestrzenie pomiędzy kwiatami, jakich używamy w pracy, a także, właśnie, nieco ukryć kolejne warstwy dystansów. Mniej więcej o co chodzi, mówiłam i pokazywałam na przykładzie w filmie, jak zrobić bardzo kobiecy layout, który Wam polecam. Tego typu wypełnienia nadają pracy lekkości nadają takiego ciekawego i delikatnego charakteru. Jeżeli chodzi o sizal to najłatwiej zaopatrzyć się w niego po prostu w jakiejś pobliskiej kwiaciarni. I warto też wiedzieć, że sizal występuje w wielu różnych kolorach. Wystarczy go naprawdę odrobina, którą ja owijam sobie delikatnie. Kwiat, który mam zamiar nakleić na kompozycji. I już ten, właśnie Sizal, pełni swoją funkcję w naszej pracy. Co jeszcze? Gaza. Ta niepozorna, zwykła, jałowa gaza do opatrunków potrafi w bardzo ciekawy sposób urozmaicić naszą pracę. Oczywiście kupujemy ją po prostu w aptece za kilkadziesiąt groszy. Taką gazę polecam najpierw rozwarstwić na pojedyncze, właśnie warstwy. Następnie spryskać lakierem do włosów i delikatnie podsuszyć. Dzięki temu gaza nabierze sztywności i nie będzie się nam rozwarstwiała w niekontrolowany sposób. Oprócz sizalu można użyć też takiego sianka w jakichś bardziej świątecznych bądź vintage'owych pracach. Ono też będzie fajnie nam się komponowało z materiałami bardziej takimi naturalnymi. W stylu rustykalnym, vintage i w pracach męskich można natomiast użyć nawet kawałków materiału jutowego, który też bardzo świetnie będzie się z takimi pracami komponował. Jak widzicie, możliwości jest mnóstwo, i wystarczy po prostu kreatywnie podejść do tematu i przejrzeć to, co już w domu posiadamy. Kolejny punkt to wstążki i wstążeczki. Ja wykorzystuję je w swoich pracach na trzy sposoby. Po pierwsze, taką wstążką przewiązuję kopertę bądź pudełko, która zawiera gotową kartkę okolicznościową. Wstążeczka dopasowana kolorystycznie do mojej pracy jest jej uzupełnieniem i taką kropką nad i. Po drugie, Wstążki często wykorzystuję podczas tworzenia zamknięć moich albumów. A po trzecie, kokardki fantazyjnie zawiązane lub luźno puszczone wstążki w kompozycji mojej pracy pięknie ją uzupełniają, w szczególności w takich kompozycjach kwiatowo-listkowych. I oprócz tradycyjnych satynowych wstążek, które ja osobiście uwielbiam. Właśnie bardzo popularne w scrapbookingu są takiego rodzaju wstążeczki typu vintage, tak zwane gnieciuszki. Jeśli chodzi o wstążki, pojawiają się też w pracach skrapowych wstążeczki rybsowe. Nie mam tu dzisiaj żadnej do pokazania, natomiast jak będziecie przeglądać oferty sklepów, warto na nie zerknąć. One są bardziej sztywne i mają te zaletę, że się nie gniotą. Jeśli chodzi o wstążeczki satynowe. To ja zaopatruję się w nie po prostu w najbliższej pasmanterii i kupuję je na metry. Jak widzicie, kolorów najróżniejszych jest mnóstwo, więc fajnie można zawsze je dopasować do um, kolorystyki pracy, której będziemy ich używać. Jeśli chodzi o te gnieciuszki, to ma je w swojej ofercie wiele sklepów skrapowych. Możecie szukać również bezpośrednio u producentów, na przykład marki Old Fashion Ribbon. Czy też Craft and you Design, która dodatkowo produkuje te wstążeczki w całych zestawach, dopasowanych kolorystycznie już do wypuszczanych przez siebie kolekcji papierów. Także warto się zainteresować. Jeśli chodzi o gnieciuszki, to przyznam, że nie wszystkim moim klientom przypadły one do gustu. Niektórzy uważają je za małe eleganckie, może nawet niechlujne, natomiast pamiętajcie zawsze o tym, że rodzaj użytej wstążki powinien pasować charakterem do stylu pracy, w jakiej chcemy jej użyć, i wtedy wszystko będzie ok. Kolejna, czwarta już grupa wypełniaczy kompozycji to sznurki i sznureczki. Jeśli o nie chodzi, no to podobnie jak wstążki, mogą nam służyć do zawiązywania na przykład stron albumowych. Mogą też służyć jako uzupełnienie naszych kompozycji kwiatowych, gdzieś tam zamotane pomiędzy innymi elementami pracy, fajnie będą zwisać i wyciągać naszą kompozycję. Można również takimi sznureczkami uzupełniać tagi, jeśli o mnie chodzi. Najwięcej znajduje się u mnie sznureczków. Które w skrapowym świecie nazywają się jako sznureczki woskowane, natomiast to szukając w internecie, możecie patrzeć też pod nazwą sznurek jubilerski, powlekany. E, można je kupić w sklepach skrapowych, w takich dużych szpulkach po 10 lub 20 metrów, na przykład w zielonych kotach ale mi udało się kiedyś zaopatrzyć w duży zestaw kilkunastu kolorów. Są to takie resztki, widzicie, po 2 dwa metry, 2,5, dwa gdzie niegdzie 3 metry. Kupiłam za kilka złotych wiele różnych odcieni, których normalnie nie kupowałabym w takich dużych opakowaniach, no bo tylu odcieni aż nie potrzebuję. Natomiast jeśli chodzi o te opakowania hmm, z większym metrażem, no to podstawowe kolory. Wiadomo, biały, czarny, błękitny, różowy, ekry. Tyle wystarczy. Udało mi się też kiedyś w sklepie Teddy zakupić taki zestaw, który kosztował 10 zł. I są to sznureczki woskowane, które są dobrane w jednej gamie kolorystycznej tu akurat różowo-czerwone. Do prac w charakterze bardziej boho, rustykalnym czy vintage. Może się przydać sznureczek jutowy. Oprócz sznureczków zakupionych celowo do prac krapowych, mam jeszcze troszeczkę takiej, że tak powiem, zbieraniny, czyli czegoś, co gdzieś tam znalazłam i stwierdziłam, że może mi się kiedyś przydać. I jeśli chodzi o takie kawałki, to można je przechowywać albo w woreczkach strunowych, albo na takich szpulkach drewnianych nawigach. Które można z kolei zakupić za kilka złotych w action. Następny punkt, który chciałabym Wam pokazać i omówić, to brokaty, sekiny i mikrokulki. Jeśli o nie chodzi, no to mogą stanowić, po pierwsze, wypełnienie shakerboxów, po drugie, można nimi udekorować własnoręcznie robione rano kwiaty, po trzecie, można nimi uzupełnić naszą pracę skrapową przez przyklejenie w wybranych miejscach kompozycji różnych tych właśnie świecących drobiazgów. No i jak widzicie, mamy tutaj brokaty, mamy tutaj cekiny, które występują w najróżniejszych kolorach. Ich cena jest naprawdę zachęcająca. Można je wykorzystać na wiele różnych sposobów. Chociaż u mnie tak naprawdę najczęściej występują właśnie w formie wypełniacza shaker boxów. Jeśli chodzi o mikrokulki, występują one w wielu różnych gradacjach, od takich całkiem drobniutkich po nieco grubsze. Ich zaletą jest to, że fajnie przesypują się w shaker boxach i w przeciwieństwie do cekinów i brokatu nie elektryzują. Więc nie przyklejają nam się do e, foliki shaker boxa. Te właśnie grubsze bardzo fajnie wyglądają, e, przyklejone do środeczków kwiatów i pięknie takie prace uzupełniają. A biorąc pod uwagę, że m, róż, możliwych do zakupienia kolorów jest całe mnóstwo, jest multum, no to możemy je dobrać na zasadzie tej samej kolorystyki bądź też na zasadzie kontrastu. No i jeśli chodzi o brokaty. To również występują one w różnych gradacjach, dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać naprawdę przeróżne efekty. Tu mamy jeszcze takie mikrokulki, które są e, przezroczyste. No i popatrzcie na to: w Action można zaopatrzyć się w takie buteleczki z zestawami cekinowych gwiazdeczek, z czymś, co imituje nam posypkę na tort. Tutaj są takie jakby mini konfetti. Tutaj kolejne gwiazdeczki i serduszka kwiatuszki, czyli te wypełniacze naprawdę występują w wielu najróżniejszych formach, więc dają nam ogrom możliwości. Różnego rodzaju drzety, perełki i półperełki, często występujące w formie samoprzylepnej fajnie uzupełniają kartkę i dają takiego świecącego elementu. Występują w różnych kolorach i można je zakupić nie tylko w sklepach skrapowych, ale też kreatywnych. A wiele z nich zakupiłam w pobliskim sklepie Teddy. Te perełki występują na takim szerszym pasku, natomiast ja sobie odrywam pojedyncze perełki i przyklejam w dowolnych miejscach pracy, tam gdzie właśnie zdecyduję się użyć takiego wedżetu. Te z kolei zestawy, miksy, ale dobrane kolorystycznie. Zakupiłam kiedyś w Action. Mamy tutaj bardzo dużo różnych elementów, które można w różnorodny sposób wykorzystać, a te całkiem drobne można na przykład wrzucić jako wypełnienie do shaker boxa. Zwróćcie uwagę na przykład na kartkę taką czerwono-czarną, którą niedawno prezentowałam. Tam między innymi użyłam właśnie elementów z tego zestawu. Jeśli chodzi o perełki i półperełki, no to jest jeszcze taki produkt jak Nuvo, czyli półperełki w płynie, które występują w wielu różnych rozmiarach. No i takie lub podobne półperełki można sobie po prostu na pracy samodzielnie stworzyć. Jest to produkt, który się sam poziomuje, ale jego minusem jest to, że schnie dość długo, więc najlepiej wykorzystać go już na gotowej pracy. Po czym odłożyć na kilka, a nawet kilkanaście godzin do całkowitego wyschnięcia. Jest jeszcze dostępne coś takiego, co nazywa się Enamel Dots. Są to takie jego rodzaju w różnych średnicach, właśnie też półperełki, ale są one matowe i występują w różnych kolorach. Poszukajcie sobie w internecie różnych inspiracji na to, w jaki sposób fajnie uzupełnić nimi swoje prace. Następny punkt to różnego rodzaju koraliki, a dzięki temu, że mają one dziurkę, można je przewlekać, a zatem można dzięki nim tworzyć różnego rodzaju efektowne dadełka, jak to nazywam. Wykorzystując y koraliki z nadrukowanymi literami, można tworzyć y ciągi imion, na przykład, które ja chętnie umieszczam na grzbiecie albumu. W formie takiego właśnie dynadełka. Jednak oczywiście nie trzeba z tych dziurek korzystać i można przykleić ułożone kostki w jakimś formie jakiegoś imienia, na przykład jako dedykacja na kartce. W sklepie action jest możliwość zakupienia takich dobranych, kolorystycznie zestawów, którymi śmiało możecie uzupełniać również swoje kompozycje na kartce i tego rodzaju perełki należy przykleić albo klejem na gorąco ewentualnie na heavy body gel, ale pamiętajcie że ta opcja będzie wymagała od Was cierpliwości ponieważ heavy body gel schnie dość długo następną kategorię nazwałam sobie złomki, ćwieki i nity, czyli coś co będzie królowało szczególnie w pracach właśnie w charakterze męskim, czy też bardziej vintage'owym. Jeśli chodzi o te nity, większe i mniejsze. Często stosuję w albumach, ale czasami też e, są dla mnie odpowiednikiem półperełek, które bardziej wykorzystuję w pracach kobiecych, e, dziecięcych i romantycznych. A z kolei nity, nitami uzupełniać będę prace męskie i właśnie takie vintage'owe. Jeśli chodzi o te są one dostępne na przykład właśnie w sklepie Teddy za 5 zł i występują w wersji złotej tudzież srebrnej. Z kolei mniejszy miks nitów jest dostępny do zakupienia w zielonych kotach. Mamy tutaj kilka różnych kolorów i te nity też właśnie wykorzystuję w podobny sposób, czyli albo w albumie, albo uzupełniam nimi męskie prace kolei to, co, o czym mówi się w skrapowym świecie, że są to złomki, są to takie fajne, urocze dentadełka, którymi można uzupełnić albo grzbiet albumu, albo przywiesić na kartce. Występują one w najróżniejszych kształtach, więc nie ma problemu z dopasowaniem ich tematycznie do treści naszej pracy skrapowej. Innego rodzaju złomki można też wykorzystywać w pracach mix mediowych i tworzyć z nich przestrzenne kompozycje. Jeszcze jest taka mała ciekawostka, którą chciałam Wam pokazać. Są to takie mini nity i zaletą jest to, że można, ich wykorzystać, że można je wykorzystać bez posiadania nitownicy, czyli na przykład te zamknięcia w albumie. Na takie zawiązywanie, właśnie na sznureczek, można sobie takim malutkim nitem zabezpieczyć, albo można nimi uzupełnić tą dziurkę od taga. Natomiast minusem jest to, że one są bardzo malutkie, więc dziurki pod taki nit trzeba sobie wykonać samodzielnie, ponieważ dziurka z dziurkacza będzie za duża. W którym z albumów pokazywałam, o co dokładnie chodzi, więc postaram się Wam ten album podlinkować tutaj. Warto też, abyście wiedzieli, że istnieje coś takiego jak wyciski z masy super lekkiej lub odlewy z żywicy polimerowej. Są to elementy, które szczególnie upodobały sobie skraperki zajmujące się mix mediami, też można sobie zakupić już takie gotowe odlewy i wyciski, tak jak ja to zrobiłam. Natomiast zabawa foremkami podobno potrafi być przednia. Ale tego nie wiem, a w zasadzie to wiem tylko ze słyszenia i z opowieści. Natomiast kiedyś spróbuję i wtedy Wam opowiem. Niemniej jednak a, takimi właśnie wyciskami fajnie można uzupełnić swoje prace, zrobiąc z nich element właśnie kompozycji. Polecam, żeby spróbować, a zakupicie je za kilka złotych, na przykład w sklepiku Gosiu. Jeśli lubicie klimaty boho, rustykalne, eko i naturalne, to polecam Wam zaopatrzenie się w najbliższej okolicy w różne naturalne dodatki. Może to być na przykład chrobotek, który no akurat kupuje się w sklepie, ale mogą to być również jakieś malutkie szyszki, mogą to być suche gałązki, kawałki wyschniętych traw, czy też zasuszone kwiaty wszystko to, co Wam wyobraźnia podpowie. Fanką takich naturalnych dodatków jest m.in. E, gosia metryka, i u niej warto sobie podpatrzeć, jak to wygląda w praktyce. Ja tych rzeczy akurat namiętnie nie zbieram, ale z racji tego, że mieszkam na wsi, kiedy znajdzie mi ochota na wykorzystanie takich elementów pracy, to po prostu wychodzę na podwórko bądź na spacer do lasu i zbieram to, co jest mi potrzebne. Tym sposobem dotarliśmy do końca tego odcinka. Sporo rzeczy Wam dzisiaj pokazałam, sporo elementów się tutaj przewinęło. Pamiętajcie natomiast, że nie są one obowiązkowe i nie musicie teraz wykupować najbliższego sklepu z materiałami kreatywnymi. To po prostu potraktujcie je jako inspirację do tego, co można, ale przecież wcale nie trzeba wykorzystać. Ja osobiście uważam się za minimalistkę i ten zestaw przyda się. Kompletuję już trzeci rok, i tak naprawdę nie w każdej pracy przecież korzystamy ze wszystkich tych y, przydasi. Warto o tym pamiętać, aby nie popaść w kompleksy bądź też manie kupowania. Jeżeli będziecie się bardziej skupiać na tworzeniu albumów, no to wiele z tych elementów wcale się Wam nie przyda. W związku z tym, rozwaga i umier to co zawsze Wam powtarzam i to co przyświeca mi w tej serii, aby kupować zawsze z głową i tak aby nie zbankrutować. Przypominam wam również o tym, że notatkę z najważniejszymi informacjami oraz z linkami do produktów do każdego filmu z serii Pracownia Skraperki możecie zamówić sobie umię mailowo za symboliczne 5 zł. Dzięki czemu będę mogła dalej tworzyć dla was mam nadzieję, że przydatne treści. A tymczasem do zobaczenia.